I kontynuujemy. Lime Rock, powiadacie. Kontynuujemy nasze zmagania w formule Ford. Na razie idzie całkiem nieźle. Zdecydowanie lepiej mi się jeździ niż w NASCARze się jeździło. Przydałyby się w karierze tutaj jakieś normalne kwalifikacje, żeby nie trzeba było się zawsze przebijać ze środka stawki. Au, au. Pardon? My friend! Czy możecie mnie puścić do ciężkiej cholery? Puśćcie mnie do jasnej, ciasnej, kurwa. A tu jest taka szykana. Jezus. Jest. Co tu się odpieprza? O Jezu, coś czuję, że to byłby dobry wyścig. Na początku nie najgorzej, tam po zewnętrznej fajnie leciałem. A to dupsko! Nie, no naprawdę. Wszędzie te boty są. Znaczy, gracze tego chcą, nie? Gracze chcą, żeby boty były agresywne w każdej grze wyścigowej, żeby atakowały, żeby się nie bały. Ale zaraz dojdzie do takiej sytuacji, w której to. O, tu jest ta szykana! O czym to ja? Że boty. Za bardzo agresywne, zaraz dojdzie do tego, że w żadnej grze nie będzie łagodnych botów, bo i w gridzie rozpierdziel, w Forcy rozpierdziel, we Wreckfestie rozpierdziel, ale tak trzeba. No i w F1? F1 takie potulne troszeczkę te boty czasami, ale nie na multi. Wystarczy, że obejrzycie sobie jakiś materiał z Golony League. Dzięki. Już macie cały obraz botów na multi. Jak jeżdżą. Dobra, gdzie jest ta szykana teraz? Nie mogę jej przegapić znowu. Tu. Przejadę chociaż raz ją normalnie. To jest kariera, tylko że boty tutaj nie mają jako takich nazw, tylko biorą od innych graczy. To jest właśnie Drivatar. W zależności od tego, jak ty jeździsz, tak twój Drivatar też jeździ. Podobno. I w momencie, kiedy ty nie grasz w Force, to on ci nabija trochę doświadczenia, znaczy trochę pieniędzy, trochę kredytów, bo jeździ z innymi w wyścigach. O Jezus. No i patrzcie, jak dobrze idzie przebijanko, niezłe wdzianko, ale zostałem tak poturbowany na samym początku, że... Lecimy. Jeszcze dwa okrążenia. Teraz dojechaliśmy do korowodu. No!
Naprawdę musiał o mnie zahaczyć. Tak samo, bliźniaczy manewr. Może teraz bardziej po tarce musiałem przejechać po krawężniku. Dobra, gość gdzieś tam chyba wyleciał, to... O, i uderzył w oponę. Nie wiem, czy widzieliście, w lusterku było widać. Nie no, tego delikwenta to jeszcze musimy wyprzedzić. W ogóle Oskar chce wasze adresy, moderatorzy. Nie wiem, co planuje. Ale to może być coś w rodzaju jakiejś zemsty. Że nie otwierajcie obcym. Za piąty. Yes. Kurde, szkoda tego początku. Na razie, Patryk, trzymaj się. Wyślę modą zaproszenie do lobby w piwie. Tak jest, pójdziecie razem grać w wirtualne kluby, Bumble będzie hostem. Czwarte miejsce. Czwarte miejsce, Bumble spada na szóste, Rajderski go wyprzedza i Tuchan wyprzedza Matigera w klasyfikacji generalnej. Lecimy dalej. Wiem, ja kończymy Formułę Ford i dzisiaj już kończę streamka. Bo mecze, nie mecze trwają. Może być ciekawie. Dowitaj, Patryk, z powrotem. Właśnie dorobiłem się swojego miliona. Mazda RX-8. Samochód, który miał zostać zakupiony przez Burego. Ale do tego chyba nie doszło. W sumie nawet nie wiem, jak to się skończyło. Czy kupił BMW, czy kupił Mazdę, czy nie kupił nic. Ale ja biorę Mazdę. Przecież ja wiem. Co my tu mamy? Mam nadzieję, że nie będziemy jechali, jak już jesteśmy w tej amerykańskiej części świata. Ameryce, w sumie. Po prostu. Nie pojedziemy na torze Sebring, bo nienawidzę tej trasy. Już tam mnie trochę niepokoi. Jazda, panie gazda. Podjarany. Na pewno będę nową Forcę ogrywał już na samą premierę. Robię z niej live'iki, nie live'iki. Być może w kooperacji. Nowego Horizona sobie na bank nie odpuszczę. Nie popuszczę. O, jeszcze ślizgiem, driftem. Początek całkiem w porządku. Teraz to będzie taki ostrzejszy nawrót. Tu trzeba wyczaić, gdzie hamować. Przypilnować wewnętrzną. Tutaj widzimy z problemami jeden z drivatarów.
ja w sumie też i będzie kolejny nawrót. Chyba trochę za szybko zacząłem hamować. Co ta panda tak szybko jedzie? Grubo, gdzieś to trzeba będzie troszeczkę zwolnić. Żeby nie wypaść. Cholera jasna. Powiedzcie mi, bo zapewne znajdą się ludzie na czacie, którzy z serią Forza są za pan brat od wielu lat. Szybciej niż ja, bo ja dopiero jak wkroczyła na salony pecetowe się zaznajomiłem. Czy w Forzie Horizon 3 szło już tworzyć własne wyścigi i wytyczać własne trasy, czy to jest nowość w czwórce, która została zapowiedziana, że można własne trasy wytyczać? No może to już było, ale jakoś mnie ten feature ominął w trójce. O, fatalny błędarz, fatalny. Jeszcze na tarkę. Ale trasa wcale nie taka zła. Ta owalna część też w porządku. Do pierwszego zakrętu. Gdzie hamować? O, ktoś wypadł. Gdzie tu hamować? Już? Żeby nie wypaść na trawę przypadkiem. Dobra. Myślę, że się uratowałem. A, tylko że mi Slim Shady odjechał. A teraz zacząłem hamować chyba odrobinę za późno. Foksie. Było Horizon 3, no proszę. Nie byłem tego świadom. Trochę szkoda. Mogę z Matim pośmigać na własnych pętelkach. Okej, dystans odrobiony. Będzie jeszcze jedno okrążenie, żeby przeatakować szóstą blokatę. Watro, zbanuj go! Jego posrało na punkcie CS-a. He must be punished. Dziękuję. Nie potrzebujecie Oscara na czacie, macie go przed nami. Jest tu na ekranie, po co wam jeszcze drugi na czacie? Ten przed nami wydaje się o wiele mądrzejszy. Wyjście słabe. Na to czekałem. A ja tutaj czekam na to, co się zaraz wydarzy. Bo niechybnie do tego dojdzie. Tak jest, na ostatnim zakręcie bierzemy.
Bang! Piąta blokata. No, chwała mu za to, że Bumper może sobie coś ze mną pograć, nawet w tego Quake'a, czy już mu niech będzie w tego CS'a. Ale zaczynam zauważyć takie niepokojące symptomy, że trochę za dużo tego CS'a. Także ja, to jest taka, wiecie, koleżeńska interwencja w jego przypadku. Która część kobiety ciebie najbardziej interesuje? To jest bardzo dobre pytanie, ale mogę odpowiedzieć na nie. I to całkowicie szczerze. Twarz. Twarz jest mucho importante. Jedziemy na ten wyścig. Ale ja o forcy, aha! No to tutaj sytuacja jest najbardziej skomplikowana, szczerze mówiąc. Piersi wcale nie są aż tak ważne. Road Atlanta, wróćmy do ścigania. Wróćmy do ścigania. Bardzo ciekawe pytania na czacie. No ale no co, no, mogę odpowiedzieć, czemu nie? Na Q&A dostawałem o wiele gorsze pytania. Typu kiedy F1? Jedziemy. Była okazja, Q&A, kontrasz zapowiada. Nikt ciekawego pytania do mnie nie zadał. Byłem zawiedziony poziomem nam tego Q&A. Gdzieś to trzeba będzie też hamować, ale znowu za szybko. Czemu hamują? Aż tak. Jezus, co się dzieje? Kogoś tam mogłem uderzyć chyba przez to wypad z toru. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Teraz tutaj ostre hamowanie do szykany. Wow, slalomem mi to kurde będzie jeździł. Ale ostemplowany został przeze mnie. Ojej, rajderski tutaj fatalny wjazd na prostą start meta. I pierwsze okrążenie za nami. A kondyż znowu za szybko trochę zaczął hamować. Fuck shit. O, rajder ostro. Aż za ostro bym powiedział. Aczkolwiek patrząc na moją jazdę, to lepiej już się nie będę wypowiadał. Sorry, że nie patrzę teraz na czat, ale widzicie, tu jest dość intensywnie. A za szybko! Dzięki! Okej, teraz o wiele lepiej. Z czasem oczywiście poprawiamy nasz przejazd na tym torze. Teraz tutaj fajnie było nie wpaść w poślizg,
Ubiegać na trawę, znowu lepiej. I zobaczcie, strasznie dużo odrabiam tutaj do tych drywaparów. W tej sekcji. Może, że koło mnie Slim Shady, to mniej więcej będę wiedział, gdzie zahamować. Chyba idealnie przejeżdżam przez pierwszą taką przerywaną linię poprzeczną. Wtedy hamować. Jest, żyjemy. Dobra. Przepraszam. Driftem. Wiecie, co jest niepokojące? Że nie wiem, gdzie jedzie Bumper. Bo nie mijałem go chyba nigdzie. Tucham jest czwarty, czyżby Bumper jechał na miejscu trzeci? Jeżeli chodzi o samochody, to się postarali w tej Forcy, ale tras mogliby wrzucić trochę więcej, mi się wydaje. Tu jest pole do popisu, chyba że zostawiam sobie furtkę, że w jednej odsłonie 700 samochodów, to w następnej 700 tras. To byłoby ciekawe. No i jest Bumperito przed nami, na miejscu trzecim sobie popyla. Próbujemy go dopaść. Ja nie widzę czatu. Nie wiem, jak tam sytuacja się rozwija. Skubany! Nie dałem rady. Dużo mnie ominęło, widzę na czacie. Tak teraz czytam. Żeby ktoś zdecydował co ty pograbić z nim w CS-a? No nie wiem. To jest przekupstwo. Nie! No, a my kończymy znowu zawody na czwartej pozycji w klasyfikacji generalnej. Minęliśmy się ponownie z podium. Zapomniałem o tym Discordzie. W ogóle muszę zmienić, bo już też z Kinguinem umowa została zastąpiona przez CD Case, także... Też muszę jeszcze sprawdzić na pewno. Kontynuuj, bo chcę dostać te całe PD, zanim kurde mi Forte skraszuje czy coś. Kupszone, chcesz się przekonać? Dobra, ja tu będę teraz kończył tego streamowanko, niezłe wdzianko. Teraz tak, na pewno nocne majstry w weekend i nie wiem przypadkiem, czy nie zrobimy open lobby. Ale to czekajcie, może zrobię cięcie, bo na YouTube to wpierw tutaj wrzucimy tę forcę.